Wielka Środa to kolejny dzień, w którym chcemy wchodzić w głębi Wielkiego Tygodnia. Idziemy powoli za Panem Jezusem i dzisiaj chcemy spojrzeć na czas spotkania Jezusa z uczniami z innej perspektywy. Nie tak jak to widział Jan, umiłowany uczeń Jezusa Chrystusa, ale Mateusz, który przyglądał się temu i nadał jakby inną perspektywę spojrzenia. Przeczytajmy dzisiejszy fragment Ewangelii. Jeden z 12 imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł: co chcecie mi dać, a ja go wydam? I oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali spożywanie paschy? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u ciebie urządzam paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z 12 uczniami. A gdy jedli, rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden drugiego: chyba nie ja, Panie. On zaś odpowiedział: ten, który ze mną rękę zanurzył w misie, ten mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak jest o nim napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go wydać, rzekł: czyżbym ja, Rabbi? Odpowiedział mu: tak, ty. W Jezusie widać z każdym dniem coraz większy dystans do życia, do tego, co nazwalibyśmy codziennością tutaj na ziemi. On czuje, że przyszedł jego czas, że każde spotkanie, każde spojrzenie jest jednym z tych ostatnich i jest one nasycone pewnego rodzaju nostalgią. Ale Syn Boży tęskni również za Ojcem, który czeka na Niego w Królestwie Niebieskim. On wie, że idzie tam, gdzie nie ma trudu, gdzie nie ma fałszu, gdzie nie ma zdrady, krzywdy, ale jest prawdziwa miłość. Na Judasza Jezus patrzy również z miłością i to miłością miłosierną. Jako uczeń Jezusa tutaj na ziemi zawsze będę nienasycony. Ten świat, jako dla osoby wierzącej, jest dla mnie za płytki. Patrzę dalej, bo moja dusza od Boga pochodzi i dopóki do Pana Boga nie wróci, zawsze będzie do Niego ciągnęła. Być może jest w Twoim życiu jakaś rzecz, sprawa, osoba, która nie daje Ci spokoju. Może ktoś bardzo Cię skrzywdził, zdradził. Może wybrał coś, co było mniej wartościowe lub bezwartościowe, zamiast budowania relacji z Tobą. Dzisiaj spróbuj spojrzeć na to z innej perspektywy. Jezus, kiedy widzi, że zbliża się koniec Jego ziemskiego życia, nabiera dystansu do pewnych spraw. Zrób to samo. Uwierz, że problem, który nosisz w swoim sercu, jest drobny w skali wieczności, że jest mniejszy od Boga, który jest miłością. Odpuść tym, którzy zawinili wobec Ciebie. Nie bądź jak Judasz, który dąsał się, szukając problemów wewnętrznych w sobie, który zawodził się na ludziach, który żywił do nich urazę. Bądź jak Jezus, który bardziej ceni sobie życie niebieskie niż ziemskie. Przebaczaj, bądź wolny i kochaj. Pomódlmy się wspólnie. Jakże jest wielkie, Panie, Twoje miłosierdzie i przebaczenie dla tych, którzy na Twoje podobieństwo są miłosierni i przebaczają swoim winowajcom. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają sercem szczerym i otwartym. Wyzwól nas od złych myśli i uczuć.
uwolni nasze serce od smutku i żalu, jaki nosimy po doznanych krzywdach i niesprawiedliwościach. Stwórz, Panie, w nas serce czyste i udziel pełni życia w miłości, we wzajemnej dobroci i miłosierdziu, jakich od Ciebie doznajemy. Niech nasze miłosierdzie ogarnie nawet naszych nieprzyjaciół, bo i oni są Twoimi dziećmi i naszymi braćmi. Niech nas wszystkich ogarnie Twoje królestwo miłości i komunii. Amen. Do.